Państwa przywitać. Bardzo serdecznie podziękować za Państwa przybycie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że mogę tej stacji odwiedzić w ogóle ziemię szczecińską, którą wspominam zawsze z olbrzymią osobistą sympatią, no a z punktu widzenia państwowego i narodowego to jest jasne. Wszyscy mamy świadomość, jak ona dla Polski odgrywa, jak jest ważna i jak niestety są te szanse nasze marnotrawione przez obecną ekipę, no ale miejmy nadzieję, bo tu umiejętności są złożone i sądzę, że przejściowa sytuacja, z którą mieliśmy ostatnio do czynienia, się zmieni. Wspomniał Pan o ograniczeniach, które tutaj są uwane. To chodzi o ograniczenia media, zauważają te ograniczenia, czy w którym miejscu te ograniczenia zostają? A wie Pan, to już jest rzecz, którą Pan na pewno wie lepiej ode mnie. Ja nie wiem, jaka jest ta technologia, która sprawia, że wprawdzie ja mówię, Pan zapisuje, kamera to także utrwala, a później w TVN jest co innego. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie zauważyłem, żeby Prawo i Sprawiedliwości zabrakło powagi w polityce. My tę politykę traktujemy bardzo poważnie i nie sprowadzamy do gry w piłkę nożną i zamienianiu stadionów. Polityki dla ludzi, wobec ludzi, że wstrzyma jakieś, nie będzie troszkę awantury i takiego merytorycznego działania. To bardzo interesujące. Oczywiście zarzuty można formułować dowolne. Bywa też tak, że ten, kto sam podejmuje różne błędne działania, próbuje odwrócić uwagę w ten sposób, że zarzuca komu innemu to, co sam czyni. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeprowadziło 12 merytorycznych ogólnonarodowych dyskusji i debat poświęconych w 99% sprawom społecznym. Tak dalece, że będę interweniował, gdyby ona była przekraczana. Prosiłbym, żeby nie było żadnych uwag ad personam, czyli do kogokolwiek. No jeżeli już, to proszę bardzo, mogą być niemiłe uwagi do mnie, jeżeli Państwo uznacie to za absolutnie konieczne, ale do nikogo poza 8 roku, gdy weszli funkcjonariusze do jego domu nieomal. Weszli do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jest na terenie, ogrodzonym terenie, który zajmuje Pałac Prezydencki i biura prezydenckie, i zabrano wszystkie dokumenty, które pan prezydent używał do weryfikacji raportu z likwidacji WSI. Po prostu rano weszli, odsunęli funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zabrano, wygarnięto wszystkie dokumenty, władowano je do worków i nawet nie pozostawiono pokwitowania. Nawet nie pozostawiono pokwitowania i nie pozostawiono spisu dokumentów, które zostały zabrane. Wtedy powiedziałem panu prezydentowi, że następnym razem to wejdą do pana prezydenta z pialą. Że to jest sytuacja, która jest czerwonym alarmem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo prezydenta. To jest sytuacja pokazująca na to, w jak olbrzymim, że tak powiem, napięciu to wszystko się odbywa i jak rzeczywiście funkcjonuje system ochrony pana prezydenta. Wtedy pan prezydent mi odpowiedział: ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, z jaką mafią mamy do czynienia. A mówił do człowieka, który się trochę zajmował bezpieczeństwem państwa. A mówił do człowieka, który co nieco wie na temat uwarunkowań, z jakimi mamy do czynienia. Mówię o tej historii, przywołuję tę historię dzisiaj także po to, żebyście państwo zdawali sobie sprawę, że pan prezydent nie był człowiekiem na to. Mało kto zrobił tak wiele dla ochrony pracy w Polsce, jak właśnie Lech Kaczyński. Jak właśnie Lech Kaczyński. Nie przypadkiem był profesorem prawa pracy. Bo gdy myślimy teraz o tym, dlaczego doszło do tej tragedii, to najczęściej mówimy, bo prowadził politykę niepodległościową, bo się naraził różnym możnym tego świata. To prawda. Będziemy o tym jeszcze mówili. Ale można też spojrzeć na to z drugiej perspektywy. Nie dlaczego było coś w przeszłości, co spowodowało tę tragedię, tylko co było w przyszłości. I co sprawiało, że pana prezydenta nie powinno być. No
Czy wyobrażacie sobie, proszę Państwa, że byłby możliwy ten niebywały zupełnie hołd, jaki złożono w zeszłym roku, w listopadzie zeszłego roku w Berlinie, gdzie minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Radosław Sikorski mówi, że Polska nie musi być niepodległa? Że Polska może mieć tyle autonomii, co na przykład stan Illinois w ramach Stanów Zjednoczonych. Że nie musi być państwem w pełni niepodległym. Czy to byłoby możliwe, gdyby żył Lech Kaczyński? Czy byłoby możliwe, żeby uchwalono i zapisano i wprowadzono w życie ustawę, która nakazuje polskim kobietom pracować do 67 roku życia, gdyby żył Lech Kaczyński?